Siemaneczko, siemaneczko. Killer Misiek z tej strony. Przejęliśmy tutaj to z powrotem wrogie terytoria. Niby biznes mamy znów przejąć. Pisze tu także kontrabanda. Zaatakuj kryjówkę, aby przejąć działalność. Zabito egzekutorów 2 z 2. Ale jakoś to nie chce mi tu myknąć, nie? Nie wiem, co mam zrobić, żeby to była moja działalność. Wszystkich tu rozwaliłem, ale nie ma tutaj żadnej opcji, żeby to przejąć w jakikolwiek sposób. Więc biorę tylko ten samochód. Spróbujemy tylko wyjechać. Nie widzę tu żadnej możliwości przejąć tego burdelu. Też masz wtargnięcie. No ale jak to wziąć w swoje łapy? Wtargnięcie pisze. Znaczy się kurna, no jakiś bug czy co? No bo rozwaliłem wszystkich, nie? Zobacz, wjeżdżasz. Targnięcie, kontrabanda. No i co mam zrobić? Nie pani Maju. Nie pani Maju tego. Ich zniszczyłem. Targnięcie się pokazuje. I powiem tak, że na darmo tu walczyłem. Bo nie idzie tego przejąć. Wszyscy nie żyją. Nie ma żadnej możliwości, kurde. No nic, zostawimy to tak, będziemy znowu walczyć. Już raz tu byłem. Can I get a resupply on River Road? Coming at ya. Hang tight. Nie wiem, o co biega. Dobra, nie będę tu siedział. Bez sensu. Magazynek sobie załadujemy. Pełny magazynek. Zobaczymy, co tu można dokupić. Tego mam karabin Hartmann. On jest dobry. Zwiększa celność wszystkich karabinów o 39%. No co ty? Jak ja mam Hartmana z celnością 75, to będę miał na 100% to. No jasne, że biorę. Cyk. Zobacz teraz. No gdzie? No 81%. Przed chwilą było 70 ileś. A, okej. Dobra. Za 18 tysięcy 60% celność. Opłaca się to inwestować? Chyba tak, nie? Zobaczymy, co tu mamy. Zamkane. Celność. Za 5000 o 39%. Zobaczymy, czekaj. W życiu mamy tego, nie?
Mamy 75% celności. Kupimy za 5000. I mamy celność 81%. No się opłaca. Pilność, szybsze przeładowanie. Jeszcze 18 tysięcy. Nie wiem, czy to na razie tak będziemy dalej. Broń specjalna, karabiny. Gdzie są te granaty? Tego bym zakupił, kurna. Ale ja mam słabe obrażenia. A to kała chyba, coś takiego. Pojemność duża, szybkość, celność, obrażenia 26. Ja mam tego. Obrażenia 39, celność 81, szybkość 47, pojemność 34. Wylność 69. Sześćdziesiąt dwa, siedem, pięć. Szybki, ale za to mniej pojemności znowu ma. Materiały wybuchowe. O, poprawię relacje z Burkleyem. Wtedy będziemy mieli granaty, no to by było już coś fajnego. Our business is done. You know how to find me. No okej, okay. Dobra, pokaż mi tu. Lecimy tu dalej do końca. Nic tu nie wyszło z tym. Straciliśmy po prostu czas. Nic tam nie wyszło. Ale z nim... O, ostry zakręt, to fejka wpadła, super. Pogadamy z nim, zobaczymy, co nam powie. Anybody follow you? Boy, it's rattled. Scared of Greco. Terrified of you. Heard he starts sleeping at the warehouse. The only place he feels safe. Good. Means I have an easier time getting my hands on him. Once he's taken care of, we'll move in. Vito will turn things around. You'll see. No i spoko. Vito wszystko odkręci. Pokaż. No widzisz, kurna, znowu tu muszę iść. O, shit. Na darmo tam ich rozwaliłem się. No ale dobra. Znów tam będziemy się strzelać.
Siemaneczko, tym są. Skręt samochodu jak z dupy. Uuu, zobacz ile ludu. Ale to zrobiłem teraz inaczej. Polecę od razu do góry i go tam kilnię. Czy bierzemy ten, moich przyjacieli tam. Oni to załatwią wszystko. Dalej jest dwóch. What's over underarm Greco getting rid of Mr. Thibodeau? It's good odds we keep using money and merchandise like we've been. Boy don't have the balls for this kind of work. Old boy's a paper pusher. This kind of thing's good for fellas like us. Battlefield promotions come a lot quicker. Patrz, a ten nic nie widział. Co za burak. Niezła beka. No chodź, chodź. Trzeba cię jakoś zwabić, nie? Dobra, jesteśmy w środku. Gdzie jest boss? Tam jest u góry boss. Że tędy do góry pykniemy, tam wparzymy, zajedziemy go. Będzie gitara. Czekaj. Wartownik tu u góry. Tu na dole. Tu na dole. Nie wiem, czy zdążę przebiec ten, nie? Tam idzie jakiś pidoras. Czy nikt nie zauważy? Plecy. Dobra, ten już jest dead. Tam jakiś snajperek stoi i kampi. No chodź. Zobacz, co tu się dzieje. I na nic to ci przyszło. Bo ja bossa po cichutku tu wyeliminuję. Every time we turn around, that colored fella's hitting us. Nawet nikt się nie dobra, kurwa. I'm dead. We had something good here. No chodź, chodź, chodź. Sorry, Clive. Go on, take a coffee break or something, huh? I gotta clear my head. Sure thing, Roy. A, ci też what? Pokażę, jak się robi, kurwa, przerwę. I can make things good again for you, Roy. Join my crew. Great. That sounds great. Whatever you say. See? Things are already looking up. I zabezpieczono. Obrót kontrabandą. Elo, elo.
Oszczędzeni 1000, oszczędzony boss 2000, większy zysk 30 tysięcy, zwiększone zdrowie, doktor Bruno pomoże ci wytrzymać więcej. No i super. I dzwonimy. Need you guys to secure the smuggling operation at the warehouse. I'll send them over. And Lincoln, just cause Greco's a dipshit doesn't mean he's a pushover. He'll probably send out some of his men have to try and take you out. So watch your ass. Get your hands on Greco and rough him up all you want, but don't kill him. That's for me. Można powstrzymać Grek. Jedzie banda. To w tamtym odcinku niepotrzebnie tu walczyły. And how did Lincoln Clay convince Thomas Burke, Vito Scaletta, and the woman known as Cassandra to work together? He called a sit-down. He told them to meet him at an old plantation house in the bayou. When he had them all in the same room, he laid out how they were going to take down Marcano. Lincoln could be very persuasive. He's a zabezpieczony business i gitar. Mniej więcej zysku wpada. Moi ziomale tu teraz działają. Hey Lincoln, that prick Greco threw me out of my ass. Didn't give a shit, I got a pregnant wife at home. Nice to be back. I daję. Pani Michaela Greca. No dobra, lecimy do Wita. No odgadamy plan, jak go tam dojechać. Patrz ten wyjazd. Co? Dodatkowe zdrowie. Zdobyłeś kolejny pasek zdrowia. Możesz przyjąć więcej obrażeń. Super ancy. Atra, mam 3. Parąbiście. No, nie gitar. O, fajny samochodzik. A tu też można wjechać. A, nie może. Ale pa, przeskoczył. Jaki hardy. A, on tu stoi, okej. Okay. Greco's in that building at the end of the block. A lot of hooas in there. Probably face down a pussy right now. You got any muscle with him? Yeah, a couple of meatheads. I'll go around the front, you take the back. He tries to run, grab his ass. Nobody kills that prick but me. Fuck. It was Marcano's guy. Oh, shit. Patrz. Już się kam. Pa, już pryska. Suck. Come on, back to the car, you drive. I'll cover us. Fuck, if that little prick gets away. No i ładnie. Skurczysy. Takim gównem go gonić teraz? Czy to ma być? Is that? How the fuck did Greco end up with my car? He's a little fuck, that's how. To padnie Greco. God damn it. Why don't you just let Marcano handle this jackass? Marcano would just kill the little shit stain. I want to take my time. Ubu-dubu. Besides, until I can get at Marcano directly, this is the next best goddamn thing. Yeah, I'm taking it. Cocksucker! Slippery son of a bitch, stay on him! Jedzie z nimi. Strzelaj. Jaki słaby ten samochód. Pojechał. Strzelaj mu w opony, strzelaj. Shoot my car, Vito! Fuck! I ain't making any promises. Ale skubany. No way I'm letting that shit get away. Boom! Hey, stick with him! Pewnie nie da się wcześniej chwycić. Tu zawsze jest takie z dupy, że musisz kawałek przejechać. No, muzyczka piękna. Tu będzie ząb na YouTubie. Ale klimat. God damn it, that motherfucker's got my car! Dobra, jedziemy z nim.
Strzelaj w niego. Wow, wow, wow. Patrz, tam uciekł. Skubanie. To inny go goni, kurde. Ten typek ma wiele wrogów. Walisz mi. Kurde no, widzieliście to? Chciałem go pocisnąć i nic, kurczę. No i tak będzie uciekać, o. Ciągnę tu w te samochody. Bo to gówno nie skręca. Siema, Patryk. Pewnie gdzieś na samym końcu mapy się go dorwie. To ja to muszę załatwić. Bum! Bum! Bierzesz skubańca. Kurwysyn! Mam cię, gnoju! Dojadę cię zaraz. Ty dziwkorzy. Boots. Get him the fuck out of here. The cops are closing in. Jeźdź do bagażnika, sukinsyn. Chwilą jeszcze był mordą w chipie, a teraz już w bagażniku leży. No ładnie. Tym gównem przed policją uciec. Super. Zgub policji. Czekaj. Mieliśmy tu coś specjalnego, co to jest? Niedostępne. W dupie was mam. You crossed the wrong motherfucker, that's what happened. Now shut the fuck up! Trzeba jakoś prysnąć. Najlepiej cały czas prosto. Full power i koniec. Zmyk. Kurwa, jakby było prosto! Cops are still on us. Lose them, Lincoln. All units, suspect sighted in River Road. They didn't know how to drive. Ding, 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 dong. Settle down back there, kiddo. Ride'll be over soon. Oh shit. Pierdziela. Jadą. Gliny z oranżadą. Zmykamy sobie. Nie ma tu kryjówek. O, to jest dobre. Na tory. Tory zawsze dobre. Jeżeli tu jakiś porządny tor będzie. Dobra, morda w kubę. Pierdzielamy. Back to your place. Yeah. Pull around to the chum shack in the back. And as for you, have a little dignity, Christ. Help! Somebody fucking help! Help! Ja gryczę. Watch out for cops. Don't want to get pulled over with this asshole in the back seat. Idziemy do Vita? Okay. Whew, shit. For a couple of years there, I really thought I might be done with all the Jimmy Cagney bullshit. Mówię, tory najlepsze. But here I am.
Funny. I kind of figured you for more the Edward G. Robinson type. Call off the goddamn cops in River Road. Shit, but that motherfucker's got one. Just a second, man. Dobra, poszło. Boom. Please. I didn't do nothing. Nic nie zrobiłem. You were getting ready to fucking kill me. I was just doing what Uncle Sal told me to do. Nah, that fuck never liked me. I get it. But this? You never tried anything like this before. I don't. Come on, Mikey. Why do you want me gone all of a sudden? Said you were a carpetbagger. Never should have been down here in the first place. Uh-oh. Oh, wow. Fuck! Listen, Jesus, he was worried you knew about the casino. And so we're gonna play up to Leo and the commission. What casino? Answer the question. Uncle Sally's... You see that construction across the lake? He's building a casino over there. He wants to go legit. Turn this city into Las Vegas. Gambling's illegal. Yeah, no shit, it's illegal. Which is why he's paid a bunch of money to get the laws changed. Who else is involved in this? I don't know. I don't know, I swear it. Look, I told you what you wanted to know. You're gonna let me go now, right? Ciężka sprawa. Stupid fucking prick. I'll clean this mess up. No reason for you to stick around. Remember our deal. I'm expecting to cut of everything you bring in. Hey, I know how this shit works. You'll get your money. There's a woman named Alma. Helps me out sometimes. Cuban. Mean as fuck. Should talk to her, see if she needs anything. Might be an easy way to bring in some extra money. Where's she at? At the warehouse. All right. What are you gonna do with him? Fish gotta eat like everyone else. At what point did you become aware that Sal Marcano wanted to build a casino north of the city? Pretty early on. Michael Greco told Lincoln about it. And Lincoln Clay's plan was to specifically target various entities related to Marcano's casino plan? Between the bribes he was paying out to get gambling legalized and the money needed to pay off the commission, Sal was stretched pretty thin. So Lincoln used that to his advantage. Forced Sal into making some extremely hard decisions. Decisions that would limit his options. I'm telling you, we make twice as much bread moving heroin as we would from a stupid fucking casino. Maybe three times. This ain't about the money. You're joking, right? All I ever heard from you is, don't give me no goddamn excuses, you understand? You pay me what's fucking owed! You think this is a game, son? And it's my fault for playing along with you. We're not setting you straight. But it's not a game. This shit wears on you, grinds you down. I ain't had a decent night's sleep in 43 years. And then after Lucho, hey, we got the cocksuckers who did that. Every last one of them. Yeah, and your uncle's still dead, ain't he? Yeah. You think sitting in that chair makes you special, huh? Somehow puts you above all the bullshit. Well, it's the opposite. All it does is paint a giant goddamn bullseye on your forehead. There's a price to be paid for all this, you understand? And I'm tired of paying it. But mainly, I'm worried I'm gonna get a phone call telling me you're dead in a gutter somewhere. What do you expect me to do, huh? Work the front door? Glad hand folks as they come on in, maybe give them a quick slap on the ass? You'll run it with me. And here, after a few years, after I know everything's settled down, you'll take over. Find yourself a nice woman. Give me some fucking grandkids. Sounds boring as fuck. It's the only way, son. World is changing. You
used to be people knew their place. Now everybody's screaming about equality. And now they all deserve a slice of the pie. Niggas, Micks, Gooks, you name it. Our way of doing things won't work in a world like that. Uh-oh. Telephone. Yeah. You come to me with something like this, Lou, you better be goddamn sure. Yeah. Lincoln Clay is still alive. Fuck me. Te ramace v pierdol. Kolejny telefon do współpracowników wita na koszt firmy. Dobrze. No. On tutaj widowy. I ryby też musimy. Misja opcjonalna. Muszę iść do tej Almy zasranej. Najpierw do Almy. Power! Do przodu. A jak wyszedł z driftu? Wow. Patrz te drifty, nie? Get someone out here to River Road for this cash. Be there soon. O, jak kurde przyjechała. Na pełnym gazie. Gdzie jedziesz? Wypadł. U góry pewnie siedzi. Pani Alma. Siema chłopaki. No. Dzień dobry. Niezła dupa. Lincoln Clay. Vito asked me to come see you. He wants our guys to do double the runs. Double the runs means double the chances of running into the Coast Guard. Well, I don't think I'm gonna be too much help dealing with them. So I will deal with those hijos de la gran puta. I need someone to keep the warehouses full, keep the money coming in. How much we talking? Enough to make it worth your troubles. You're gonna be hitting trucks for the contraband. Seems simple enough. I'll let you know when I get the first truck. You didn't just save his life, you know. You brought him back. The real Vito.
What I mean is, I haven't seen this Vito in a really long time. And I don't want him to go back to the way he was. You got something to say, Alma, just say it. What's gonna happen next? You need him, and you need us now. So you give Marcano the fucking he deserves. Is it back in the freezer again? Would you believe me if I say no? No, I don't think so. But I believe very few people these days. And if Vito say this is the way things are, that's how they are. If you see any of Greco's men out there, you should deal with them. It will make it easier for us to conduct business. Przemyt to dodatkowa metoda zwiększania zarobków biegłych ci bossów, dzięki czemu będą mogli odpalać większą dolę. Dzięki udanym przemytom dowiesz się też więcej na temat poruczników podległych ci bossów. Oni z kolei staną się bardziej lojalni wobec czego? Mnie? Dostarczaj towary do biznesów przestępczych, aby zwiększyć przynoszone przez nie zyski. Możesz dalej rozpracowywać organizację Marcana albo prowadzić przemyt, żeby zwiększyć swoje dochody. I got my hands on prime shipments out there. Go bust up some heads and bring it back here. I'll take it from there. To dawaj granaty, kurno. Ktoś miał, kurna, granaty tu załatwić. Oh Jesus. Stay away from Vito's fucking gumbo. The sooner you get those trucks loaded in the warehouse, the sooner we'll bring in some money. It's been a lot quieter on here without the little shit-ass Greco in our business. Hello. Siema. Witaj tam. Gdzie te ciężarówki? Takie dole, co oni odpalają, to kurwa 100 lat będę czekał na jakąś kasę. O, tu 768, tu 360, tu 768, a grasz i grasz i grasz. Gówno się dzieje, nie? Jak zwiększyć tą kasę, kuźwa, szybko? Słabo coś. I gdzie te ciężarówki w ogóle? Co tu? Lepszy samochód, kuźwa, zapodali. Kiedy to odblokuje? Can I get a new vehicle out in River Road? Just gonna take a squirt, then I'll get right to you. Posiknę już do ciebie jadę. Ty! Jak to? Niby zablokowany, nie? A przywiózł go. Co to za film? No, takim to można jeździć, kuźwa. Ale posłuchamy, jak to chodzi. No. Tak powinien chodzić wóz.
No i co teraz? Co musimy dalej robić? Tam muszę pojechać, pogadać. Tu jest. Porozmawiać z Emanuelem. Dobra, to jedziemy. Srać na tą policję. Dawno tu nie byłem. Gdzie się zaczęło to wszystko? Tu się zaczęła historia tej gry. Gdzie on tam kuźwa siedzi w tym domku czy co? Dobra, to popłyniemy tam. Poczekaj, zaparkujemy tu tak fajnie. Nad wodą. Nie! Nie, 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 nie! Nie! Nie, 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 nie. Wyjeżdżaj. Jaki bullshit. Się chciał utopić. Siema, szefie. You want to buy something? You need to talk to Cassandra. She said you could use some help. Assuming you're Emmanuel. Assume at your own risk, Lincoln Clay. So running the weed, y'all got a routine laid out? We take a boat to the bayou, grab the bears, bring them back. Bayou can be a rough territory. Dixie Mafia knows every inch. Do those white boys scare you, friend? Did they touch your zozo when you were a child? Sandra failed to mention your charming personality. I highly doubt she forgot. You do this kind of thing back in Haiti? Back in my country, I was a hooligan, a priest. What does a priest know about trafficking weed? I did not run marijuana, friend. My cargo was refugees, people. I saved their lives, got them away from Duvalier. But you probably don't know much about that. We gonna have a problem, you and me? Cassandra says we are partners, that everything is cool between us. Are we cool? Don't think I call it that. Neither would I. Jak nie? Co nie, kuźwa? Cassandra might be able to let go of what you did to our people. But I cannot. Maybe you'll be happier back in Haiti. It was not my choice to come here. Leave my home. But I'm trying to make the best of it. Aren't we all? There are still Dixie Mafia scattered around the hollow. If you have the time, you should see to them. Convince them to leave. A shipment of weed is being delivered down in the bayou. Get a boat, use it to bring everything back. Nie, nie łodzie. Sandra is a woman of great strength, fiercely independent. But sometimes she uses her independence to keep others at a distance. That boat has everything we need on it. Get the weed back here safely and we stand to make a tidy profit. Why do you think white people are so uptight about Weaver? I think it reminds them of a time when there was no order in the world of chaos. A time when the strong were truly the survivors. Or maybe they are just racist assholes, huh?
No dobra, to bierzemy łódź i lecimy po zioło. Co to jest? Co plujesz? Chcesz w mordę? Zaraz pocisnę, kurwa. Okej. Co to? Nie. Hartman lepszy. Jak pali ty. Patrz, jak pali, nie? Czekaj, gdzie jestem? Wyjście na ten. Ale rozpierdziel. Nie, tu. I poszukać tą łódź. Cleaning this place up right, thanks to you. No, zrobimy porządek. Jakby żab. Gdzie to trzeba zasuwać? Po te zioło. Kasa leży. Dawaj kasę. O. Gotta unload some of this cash in the hollow. Sure thing, Cher. Heading your way now. Podjeżdżaj tu. Po kasę. No i tam mi się nie chce lecieć. Padaj. Którą to? Tą łodzią? Ale chodzi. A. Co? I gdzie mam teraz śmigać? Zero pojęcia, nie ma zaznaczonego nic, gdzie po te zioło walić. Weź łódź i jedź po zioło. Tylko gdzie? No to jest pytanie. Może coś się ukaże. I gdzie teraz? I gdzie teraz? Nic, kurna. Nie pani mają. Znowu jakiś błąd gry, czy co? Przeciśnię się tu? Thank you.
dubsko. Dobra, jedziem tu pogadać. Tu widzę, nie ma żadnej misji. Kto tam jedzie? Zaraz go pyknę. Ba, ba. To za ty. Jakoś tam dojedziemy, dopłyniem. Chyba na oko. Czekaj tu. Oka. Dobra, dalej po prostu. Weź łódź i przywieź zioło. A nie ma żadnej misji oznaczonej. Wszędzie te motorówki stoją. Chyba, że nie tą łódź wziąłem. Pewnie tą drugą miałem wziąć. No dobra. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Tylko pogadam tu z tym Piusem. Pięćset metrów. Znów zaczniemy się oddalać, to trzeba wysiadać. 15, 14, 13, 14. Dobra. Tu trzeba wysiadać. Zapierdzielić samochód. Albo nie, patrz. Tu o. Patrz. A, odblokowany jest. No. Po tej misji musiał się tam odblokować. I przyjali tym pancerniakiem. Ale przygrzał tu. Wyłaź, dawaj samochód. Ciekawe, co nam złomowiec powie. Ty, co tu robią? Taka posesja. They'll not leave thee, thy lone one. To pine on the stem. Since the lonely are sleeping. Co ma za deprechę, kurwa? Depresja. You already finished with Barbieri. Barbieri? No. By a long shot. Already told you. That he's slow.
for you. Show up like Lazarus himself. Name thinking of myself. This jockey bastard is either one of the luckiest sons of bitches that's ever lived, or the kind of man that invites rotten, damn luck. So goddamn sure it was the latter. I have to admit, I was wrong about you. You can thank me by calling me by my name. Die. Lincoln it is, then. It was funny. Things get taken from us. We convince ourselves we've go out and inflict the pain on someone else. A little mend what's busted up inside of us. But it doesn't, does it? No. It doesn't. Spent my entire goddamn life scratching and clawing at anyone who came along. Even if they were there to help. Look where it fucking got me. It's the sense of changing. Only way is forward. Now that Irish Point is back under your control, I'm gonna need you to bring in as much money as you can. Going after Marcano ain't gonna be cheap. And I imagine you'll be wanting your cut of the proceeds. That's right. Can't say I'm a fan of someone looming over me. But a deal's a deal. Oh, będzie większa dola. I asked Nikki to manage those moonshine runs, but she can't bring them all on her own. That liquor hauls in a fair amount. We'll talk to her. She's around here somewhere if she ain't out quail hunting. Quail ain't in season. Oh, for her kind, it's always in season. Yeah. I patrz. Bimber i Koka. Wszystko to samo. You'll excuse me. I've got to see Mr. Barbieri. He's probably getting a little lonely. Lonely. Wishing I just stayed home. Hear about explosions at the salvage yard? Shit's getting out of control. Some shitbag let the air out of my tires a couple nights ago. You want the best moonshine? No, i tak jest. Moi drodzy. Że I need to get out of the city soon, I think. Będziemy mogli teraz i przewozić bimbry i oglądać później kokainę przewozić. I tak wszystko jest prawie to samo, tylko z innym towarem. Ja zrobię chwilę przerwy, no i zaraz wracam do was. You want the best moonshine? This is the place to look.